Komitet Unia Września, z którego startuje pan w wyborach na burmistrza, znokautował przeciwników. 18 mandatów na 21 możliwych do zdobycia. Spodziewaliście się aż tak miażdżącej przewagi? Nie, spodziewaliśmy się, znaczy ja osobiście spodziewałem się, że wynik, ilość radnych powinna się zgadzać z ilością procent głosów zdobytych przeze mnie, więc powinno to być tak mniej więcej 65-70, a jest radnych więcej, bo jest 85% składu rady. Widać, że jest to taka premia za startowanie w okręgach jednomandatowych, czyli w okręgach jednomandatowych zwycięski komitet, jeżeli ma w miarę równych kandydatów, zyskuje więcej niż by to wychodziło ze zdobytych procent głosów. Bo na pewno liczba głosów, które zdobyła Unia Września, jest dużo niższa niż liczba mandatów, które zdobyliśmy, ale no taki jest urok i zaleta, może wada systemu jednomandatowego. Trzech radnych z opozycji, czyli pan Zbigniew Bieńko, który startował ze swojego komitetu, pan Sylwester Jałczyński, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Lewica Razem, i pan Grzegorz Dobrosielski, Wrzesińskie Porozumienie Samorządowe. Czy ci radni mogą liczyć w tej nadchodzącej kadencji na realizację jakichś punktów ze swojego programu, czy będzie tak, że Unia Września rządzi i będzie tak, jak ona chce i tylko ona? Nie, absolutnie nie. Żeby nie mówić, że to jest jakiś mój zamysł, to poprzednie kadencje, kiedy miałem jakikolwiek wpływ na to, co się działo w Radzie, świadczą o tym, że zawsze poszczególne komisje, poszczególnych stanowiska w Radzie obsadzaliśmy tak, aby zajmowali je przedstawiciele różnych partii. Wiceprzewodniczącym Rady był pan Bronisław Dankowski, mimo że SLD miało dwóch radnych. Wiceprzewodniczącym Rady był przedstawiciel PiS-u, mimo że było tylko trzech radnych. PSL miał jednego radnego, a przewodniczył Komisji Rozwoju Wsi i tak dalej, i tak dalej. Także nigdy nie byliśmy zachłanni na te stanowiska. Oczywiście stanowisko przewodniczącego Rady należy się zwycięskiemu ugrupowaniu, tak jak to się dzieje w Sejmie. I z tego oczywiście nie mamy zamiaru rezygnować, ale zawsze staramy się, żeby ta władza była w miarę możliwości sprawowana przez wszystkie komitety. Nie znamy jeszcze wyników wyborów na burmistrza, ale wyniki wyborów do Rady wskazują, że pan wygra, tak? Bo pana komitet zgarnął prawie całą pulę w Radzie. Jak pan przewiduje, ile procent? Myślę, że będzie około 67, 8, 9.